Dzień dobry. Być może słyszeliście już o przeciwbakteryjnych zastosowaniach olejku z czosnku, ale nie znacie jego innych, równie wspaniałych zastosowań. W tym filmie opowiem Wam o tym, jakie jeszcze inne zastosowania ma właśnie olejek czosnkowy. Korzystne działanie czosnku, samego czosnku na nasz organizm jest bardzo szeroko udowodnione w różnych badaniach. Bardzo dużo badań jest również nad olejkiem czosnkowym. Są to badania zarówno in vitro, jak i in vivo. Najczęściej, najwięcej badań jest właśnie laboratoryjnych. I tutaj do takich badań będę się odwoływała, jak będę Wam przytaczać różne jego zastosowania. Przede wszystkim należy podkreślić, że jest on bardzo skuteczny przy zabijaniu różnego rodzaju bakterii, wirusów, ale i również grzybów. Nie bez powodu wiele naszych mam, babć używało właśnie olejku eterycznego albo wówczas jeszcze wtedy czosnku, samego czosnku albo soku z czosnku do zmniejszania różnego rodzaju infekcji, które często miały podłoże właśnie bakteryjne, wirusowe albo nawet grzybicze. Antybiotyki i szczepionki z czasem powodują uodpornienie się bakterii, co nie występuje w przypadku czosnku. Dlatego w medycynie współczesnej wspomaganie leków chemicznych preparatami z czosnku może pozwolić bardziej skutecznie walczyć z lekoopornymi drobnoustrojami, co zdarza się obecnie bardzo, bardzo często. Często nawet wystarczy sam olejek. Olejek eteryczny czosnkowy bardzo wspomaga nasz układ pokarmowy, a konkretnie są jego zastosowania bardzo pożyteczne, jeśli chodzi o zmniejszanie ilości pasożytów. Pasożytów, które powodują bardzo wiele różnych dolegliwości i chorób, począwszy od układu oddechowego po problemy skórne. Olejek działa bardzo dobrze, jeśli chodzi o pasożyty jelitowe, takie jak owsiki czy glisty, a nawet tasiemce, więc warto sięgnąć po taki olejek, jeśli chcemy właśnie z tym problemem zrobić porządek. Warto wspomnieć, że olejek i jego składniki zmniejszają ryzyko zawału i choroby nadciśnieniowej, co może być ważną informacją dla wszystkich osób, które są zagrożone zawałem albo są tuż po zawale. Może zmniejszać również zachorowalność na raka jelita grubego i inne nowotwory. Czosnek jest domowym sposobem na różnego rodzaju przeziębienia, których oczywiście przyczyną są bakterie, wirusy, często grzyby. I świetnie może sobie radzić właśnie w tych problemach, chociażby przy katarze, kaszlu, gdzie wystarczy często włączyć jedną, dwie krople. Zwykle jedną kroplę, jest on bardzo mocny. Wystarczy w dyfuzorze, aby zmniejszyć właśnie ilość patogenów w pomieszczeniu, ale też skorzystać na nasz układ oddechowy. Sam czosnek jest świetnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o opryszczkę, tak zwane zimno, które często nam występuje na wardze dolnej albo górnej. Ja tutaj podpowiem, że jeśli chodzi właśnie o tą dolegliwość, to bardzo dobrze olejek czosnkowy sprawdza się z olejkiem z melisy. Oba są równie silnie działające na wirusa właśnie powodującego opryszczkę. Oba są bardzo mocne. Czosnkowy jest bardzo intensywny. Oczywiście należy go, oba olejki, jeszcze rozcieńczyć i dopiero aplikować, a daje on naprawdę bardzo dobre efekty. Bardzo często pytacie też o jego zastosowania doustne. Ja tutaj uczulam, że zastosowanie doustne nie dla każdego, nie każdy olejek. Musimy zwracać uwagę na to, czy jest to olejek z dobrego źródła, wysokiej jakości i może być spożywany. Dlatego tutaj, zanim sięgniemy po olejek eteryczny czosnkowy, musimy uwzględnić wiele kwestii. Oczywiście najlepszą opcją jest wlanie jednej kropli do takiej kapsułki pustej, którą zamykamy, popijamy dużą ilością wody, aby nie czuć smaku, bo jest naprawdę intensywny. Do takiej kapsułki oprócz olejku dobrze jest jeszcze wlać troszeczkę na przykład oliwy z oliwek, żeby po prostu zmniejszyć możliwość podrażnienia żołądka.
czasie stosowania olejku z czosnku należy zachować oczywiście, tak jak przy każdym olejku, środki ostrożności, czyli jeśli zatrzymy sobie oko, to należy przemyć bardzo ciepłą wodą natychmiast i posmarować na przykład oliwą z oliwek, ponieważ woda nie rozcieńcza, natomiast może lekko ulżyć, zmyć mniejszej ilości, natomiast złagodzi oczywiście olej, oliwa z oliwek czy każdy inny olej tłusty, tłoczony na przykład z ziaren. Przed zastosowaniem olejków oczywiście zalecam jeszcze zrobienie takiej próby uczuleniowej przed zastosowaniem na skórę. Próby uczuleniowej, która jest bardzo prosta, a którą zawarłam tutaj też w moim kursie Aromaterapia dla początkujących, do którego Was zachęcam. Linka podam w opisie tego filmu, ale tak pokrótce, to należy oczywiście 24 godziny przed zastosowaniem olejku nałożyć go na skórę w przedramieniu i sprawdzić, czy nie wystąpi żadne zaczerwienienie, swędzenie czy inna reakcja, która może świadczyć właśnie o reakcji alergicznej. To tyle, jeśli chodzi o olejek czosnkowy. Zastosowań jest dużo, dużo więcej. Sama świadomość, że ma on bardzo fajne zastosowanie, jeśli chodzi o bakterie, wirusy, grzyby, daje nam informacje, które możemy użyć praktycznie przy wielu, wielu różnych problemach zdrowotnych, których podłożem jest właśnie albo wirus, albo bakteria, albo grzyby.